Już ponad ćwierć wieku praktykuję adwokaturę, a czegoś takiego, proszę Państwa, nie widziałem. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego, w którym to postanowieniu Sąd Rejonowy miażdżył wniosek prokuratury o aresztowanie Leszka Czarneckiego. Generalnie sąd powiedział, że nie ma żadnych dowodów na przestępstwo. Postanowienie było dla prokuratury po prostu druzgocące. Przypomnę, że jest to już drugi wniosek prokuratury o aresztowanie pana Czarneckiego. Poprzedni, półtora roku temu, skończył się z podobnych przesłanek braku uprawdopodobnienia popełnienia czynu zabronionego. Tymczasem teraz, po wydaniu postanowienia, postanowienie bardzo szybko, nie wiadomo jak powodów, poszło do Sądu Okręgowego, nie czekając na inne pisma procesowe, które składali obrońcy. Zaraz jak tylko prokuratura złożyła zażalenie, poszło od razu do Sądu Okręgowego. I tam w błyskawicznym terminie wyznaczono posiedzenie, albowiem sąd dopatrzył się czego? Braku podpisu sędziego pod postanowieniem. Ja się uczyłem o takich sprawach na aplikacji. Zdarzają się takie historie. Ale słowo honoru daję, nigdy w mojej praktyce, ani nikogo z moich kolegów, takie zdarzenie nie miało miejsca. A mówimy o sprawie, która była, nie jest sprawą jedną z wielu, była jedną z najgłośniejszych spraw aresztowych w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy czy lat. I mówimy o sprawie człowieka, który złożył zawiadomienie o gigantycznej korupcji na szczytach władzy, gdzie dostał propozycję korupcyjną od pana Marka H., pupila Adama Glapińskiego, na kwotę 40 milionów złotych za opiekę nad bankiem. A następnie tę propozycję odrzucił, złożył zawiadomienie, w wyniku czego spełniono pogróżkę, która została w tej rozmowie wyrażona, czyli zabrania banku. Na dodatek ta cała rozmowa została nagrana i może ją sobie każdy odsłuchać. I wobec takiego człowieka postanowienie odmawiające aresztu zostało niepodpisane. Obrońcy dzisiaj złożyliśmy wniosek o to, żeby przesłuchać sędziego, który wydał to postanowienie. Czy przypadkiem nie jest tak, że postanowienie zostało podpisane, ale ktoś, nie wiemy kto, podmienił kartkę, bo to jest jedna kartka, w aktach sprawy. No dosyć oczywisty wniosek. Oddalony. Wydaje mi się, że większego skandalu takiego sądowego w Polsce nie było. Wydaje mi się również, że w tej sprawie powinien się wypowiedzieć Rzecznik Praw Obywatelskich. Wypowiedzieć się powinny stowarzyszenia sędziowskie. Mamy do czynienia z sytuacją niebywałą. Brak podpisu sędziego pod postanowieniem oznacza, szczególnie takim, gdzie uzasadnienie jest odroczone. Co ciekawe, pod uzasadnieniem był podpis sędziego. Nie zaginął. Oznacza bezwzględną przesłankę odwoławczą. To jest tak zwana bezwzględna przesłanka 439 Kodeksu Postępowania Karnego. I to po prostu zawsze kończy się uchyleniem. Tylko jest zupełnie inna sytuacja, gdy postanowienie nie zostało podpisane, a inna, gdy postanowienie podpisane zaginęło. Nazwijmy to zaginęło. Mówimy o sprawie, w której prokuratura uderzała w pana Czarneckiego nie tylko legalnie, ale też nielegalnie. We mnie, jako pełnomocnika, uderzano nielegalnie na 1000 sposobów. Jest to opisane przez sądy, 30 postanowień. Każdy może przeczytać. Nadto uderzano we mnie i również rozmowy z panem Czarneckim, stosując nielegalne oprogramowanie Pegasus, łamiąc tajemnicę adwokacką i tak dalej. Więc mówimy o działaniach, które mają charakter zorganizowanego spisku. I teraz Sąd Okręgowy nam odmawia prawa do zbadania, czy przypadkiem nie doszło do sytuacji, w której ktoś po prostu przyszedł i zamienił kartki postanowienia. Bardzo dziwna historia, będzie miała ogromne konsekwencje prawne. Na pewno nie zostawimy tej sprawy tak sobie.
Będziemy domagali się wyjaśnień również i też publicznie apeluję do sędziego Tasiewicza, który wydał postanowienie odmawiające aresztu, aby zabrał głos w tej sprawie i powiedział, czy po prostu zapomniał, czy też mamy do czynienia z zaginięciem podpisanego postanowienia, bo to są dwa zupełnie różne skutki prawne i myślę, że opinia publiczna ma prawo usłyszeć stanowisko sędziego, a przede wszystkim ma prawo usłyszeć stanowisko sędziego mój klient, który już ileś miesięcy jest pod kolejnym wnioskiem aresztowym. Każdy, kto przeżywał takie wnioski, ja do nich należę, może sobie wyobrazić, jak bardzo jest to obciążające psychicznie i jak wielka jest to trauma. Nawet jeżeli się wie, że się niczego złego nie zrobiło i wygrywa się wszystkie sprawy z 249, czyli z braku prawdopodobnie, to są bardzo ciężkie doświadczenia i tego typu sytuacja, w której albo ktoś zapomina podpisać postanowienia, albo ktoś po prostu wyjmuje podpisane postanowienia, to są rzeczy, które muszą zostać absolutnie do końca wyjaśnione, zanim dalsze procedowanie prokuratury, które dzisiaj bardzo ochoczo wzywała sąd do uchylenia tego postanowienia ze względu na bezwzględną przesłankę odwoławczą, muszą zostać zrobione. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona, być może nawet przy użyciu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo nie może tak być, że w tego typu sprawach mamy jakieś historie, okoliczności, które nie zostały wyjaśnione. Dziękuję bardzo.